jak pani wspomina Jana Pawła II? Miło i ciepło. Był dobrym człowiekiem. A Franciszek też będzie takim blisko ludzi? Że też. Też od razu takie ciepło od niego poczułam, jak go wybrali. Wie pani, ile może papież odbył pielgrzymek do Polski? Nie pamiętam. Nie pamiętam dokładnie. A ja powinienem powiedzieć 8, tak? A pamięta pani może, która rocznica śmierci jest? Tak, bo 2005 zmarł, więc 8. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dużo zrobił dla narodu, dla ludzkości, jest, zostawił po prostu po sobie dorobek. Jak pani myśli, dużo osób jeszcze o nim pamięta? Bo ja wiem, ale już coraz mniej, już się zacierają. Jest teraz nowy, który podbija serca. Czyli podoba się pani nowy papież Franciszek? O, jeszcze nie mogę nic powiedzieć na temat. Jest nowy, no ma chęci, no nie wiem, co z tego wyniknie. Należałoby, ma duże w sobie pokłady energii, no więc może coś to będzie, ale nie rokujmy za wcześnie. Bo może mieć kłody pod nogi rzucane, bo za bardzo idzie do przodu. Co się pani najbardziej podobało w Janie Pawle II? Prawda, szczerość, otwartość. A czy jak podoba się pani nowy papież Franciszek? Co? Bardzo, zupełnie inny człowiek, inny świat się staje. Właśnie dzięki właśnie Franciszkowi. Będzie krótko, a jest tak lubiany przez wszystkich. Cały świat go tak postrzega za właściwego człowieka na tym właśnie stanowisku. No na pewno był to wielki człowiek, który zostawił po sobie wiele dobrego i myślę, że warto wrócić do tego, czego on nas nauczał ze swojego życia, bo na pewno nie wszyscy, przynajmniej ja tak to odbieram, nie byłem w stanie zapamiętać tych wszystkich jego nauk. Dopiero lektura jego homilii pozwala mi w jakiś sposób odnaleźć pełen sens jego nauki. No, chyba tyle tak w skrócie. A Franciszek, jakim będzie papieżem? Jaki będzie jego pontyfikat? No, mam nadzieję, że on po prostu chyba pójdzie może krok dalej niż Jan Paweł II. W jakim sensie pójdzie krok? Będzie bliżej młodzieży, czy? W ogóle bliżej ludzi myślę, że będzie. O Pawle papieżu nie dorówna jemu i koniec. Z wyglądu, może nie tak z wyglądu, bo i ci starsi, on już był, ale jego ten wizerunek, jak on rozmawia, jak on jest wiecznie uśmiechnięty, w ogóle inne podejście ma, no nie wiem, dla mnie to jest fenomenem, byłym fenomenem i żaden jemu nie dorówna. A co sądzi pani o papieżu Franciszku? No jak na razie, no to jakoś tam się sprawuje. Będzie blisko młodzieży, blisko ludzi? No na pewno, tak jak widać, no to na pewno. Ale nie jest takim czułym, takim wylewnym, jak był nasz papież. Jako człowieka wielkiego, przyjaciela wszystkich Polaków, ale także i innych narodowości. A jak się pani, co może pani powiedzieć o nowym papieżu Franciszku? Jeszcze na razie trudno mi coś powiedzieć. Czytałam dość dużo, te wiadomości przyjęłam dla siebie. Przypuszczam, że i inni również. Ale żebym jakiś sąd wydała, jeszcze mi trudno. Po prostu za krótko żyję. A jaki był pontyfikat Jana Pawła II? Blisko młodzieży, bliżej ludzi? Co może pani powiedzieć? Był to pontyfikat wielki, bliski bardzo młodzieży, dzieci, ale również dorosłych osób, starszych osób. Ja zasadniczo wychowałam się na Janie Pawle II, no i zestarzałam się też. Najlepszy okres, miałam 17 lat i cały jego pontyfikat był. Po prostu całe moje życie. Czyli skoro była pani młoda, pełna werwy, jak pani wspomina jako papieża dla młodych?
był zawsze bardzo blisko młodych i on przyciągał młodych do kościoła. Nie wiem, czy następnemu to się uda. Jest coraz mniej was młodych w kościele, jak się idzie na niedzielną mszę. Jako człowieka, który mówi o pokoju, o miłości, o prawach człowieka, o to walczy na całym świecie, również i na naszym kontynencie, i kontynencie amerykańskim, co jest bardzo ważne, gdzie laicyzacja postępuje głównie w Europie bardzo szybko, to Jan Paweł II stał jako taki główny człowiek, który bronił wartości życia i tego, co jest najważniejsze, czyli... Papież Franciszek, no jeszcze nie wiemy dużo. Na razie nie wydał żadnych dokumentów, na razie tylko gesty. Gesty każdego dnia przekazuje, uśmiecha się, błogosławi. Zobaczymy, ale jest na pewno, jeżeli chodzi o jego poglądy, to są na pewno konserwatywne, co jako mi, katolikowi, bardzo się podoba. I zobaczymy, jak dalej tam jego pielgrzymki, jego czasy. Jest to papież jednak już wiekowy, także nie spodziewajmy się jakiejś rewolucji, ale na pewno bije od niego radość, miłość i pokój. To jest bardzo ważne. Wczoraj film oglądałyśmy o Ojcu Świętym. Zachwyceni jesteśmy. Święty, uśmiechnięty. I dalej kochamy. I chcemy, żeby był święty. Został jak najszybciej świętym. A jak się pani podoba nowy papież Franciszek? Też, ale najbardziej nasz papież. Dziękujemy bardzo.